W tym odcinku po raz kolejny wykonam najgłupsze wyzwanie od widzów na moim serwerze n1mc.pl. Będę musiał przykładowo zdobyć najbardziej nielegalny item, czy też nawet sprzedam najcenniejszy przedmiot za zaledwie 1 dolar. Ale zaczniemy od wyzwania, w którym to muszę uwięzić mojego przyjaciela w klatce z Bedrocka. Jeżeli mam go uwięzić, sama przyjemność. Budujmy mu ładną klateczkę. Ciebie go tu ładnie uwięzić. O, wiem, go cię uwięzimy, ty. I weźmy sobie jeszcze barrier bloka. Weźmy sobie up1, czyli dajmy sobie taki blok, dobra. Tu postawmy sobie tego barrier bloka. Zróbmy sobie tak jakoś. I tu u góry też dajmy barier bloka, żeby miał widok na górę, jak i na dół. Teraz wlećmy sobie tu pięknie, kontrolnie. Typamy naszego przyjaciela, kapilota, bo z tego co mi wiadomo jest, napisałem do niego, czy może wbić tylko na chwilkę na serwer. I kolega, jest, tepnijmy go tutaj. On się jeszcze chyba bił, ty. Ej, bo, on mi zawino. O, ty godzino jedna. Gdzie ty uciekasz, kolego? Ty, no pa, będzie uciekał. Nie. Oleczka? Nie uciekaj. Nie. Napisał do mnie, czy mi się nudzi. O ty wiedźmo jedna. A mój pięty mi napisał. A że zamknąłem kapilota w klatce z Bedrocka, a on cały czas nie uciekał, to postanowiłem, że wykonam następne wyzwanie, w którym to muszę mu dać bana na jedną godzinę. Chcesz banika? Sranika, odwal się. Czy dajemy bana kapilotowi na jeden H? Ej no, ogarnijcie się. Powie co ładnie, papa. Ban, kapilot, 1H, bo tak. Kolega sobie zawinął. Lecimy do kolejnego wyzwania. Które to napisał? Kwant. A polega ono na wykopaniu dirta. 3, 2, 1. Dobra, i z wyspa. Szybko. Nie, po prostu is. Nie. Aj, dobra, nie. Jeszcze jedno podejście. Nie, spaliłem. Takie podejście było, to był run. Dobra, 3, 2, 1. Is. Szybko. Dawaj. Dobra, i dirta. Mamy to. Let's go. Niecałe 6 sekund. Myśleliście, że nie damy rady. Oj, proszę was. A jak już jesteśmy przy tak głupim wyzwaniu, to mam dla was do wygrania 3 rangi MVP. A wystarczy, że napiszecie w komentarzu swój nick, tryb, na którym chcecie rangę, oraz napiszecie jakieś głupie wyzwanie, które mam wykonać w kolejnym odcinku. A kolejne wyzwanie polega na tym, że muszę wylecieć za mapę i znaleźć najbardziej nielegalny item na serwerze. I dodatkowo mam zaledwie 10 minut. Let's go. Dobra, lecimy sobie tutaj. Czy tu serio gdzieś można wylecieć za mapę? Wiem, że ja go kiedyś wyleciał i że da się tu gdzieś. Jest teren. Okej, ty, rzeczywiście wyleciałem. Wleciałem za mapę na boksie. Czuję się tak nielegalnie teraz, ty. Co możemy znaleźć? Co może być takie nielegalne? O ty! Cofnęło mnie! I dobra, co mnie powstrzymać? Ty, to nie będzie takie łatwe, tak szczerze. Musimy jakoś zbadać tu teren, bo to cofa. Jak polecimy gdzieś za dużo kratek, to mnie cofa. Jako zwykły gracz nie mógłbym tego zrobić, ale skorzystam z permisji właściciela, dobra. Jest, mam sunflower. Let's go! Mamy to. Yo, lipa, dobra. Mamy tego. Sunflower zdobyte, dobra. Czy uda mi się coś jeszcze bardziej nielegalnego zdobyć? No i po dłuższej chwili udało mi się znaleźć kolejne nielegalne itemy. Dobra, o tu więcej kwiatów, dobra. Zbieramy. Zbieramy kwiatki. Okej. Mam jakieś kwiaty. Co tu jeszcze mogę zdobyć? Dynia. Tak, jest, mamy dynię. Dobra, ej, mogę lecieć. Nie, cofnęło mnie, dobra. Na zegarze zostało mi już naprawdę mało czasu, a dalej nie mam najbardziej nielegalnego itemu na serwerze. Dlatego w trakcie, kiedy ja próbuję go zdobyć, przejdźmy do kolejnego wyzwania, które to napisał Michał, a polega ono na tym, że mam dać SVP-a na 2 dni. Mam dać SVP-a na 2 dni? Pozdro z Bieszczad. Byczku, ja nie mam jak dać SVP-a, bo tu nie ma SVP-a. My tu mamy jedynie VIP-a albo MVP, a po drugie nie dałeś niku. Ale za to wy możecie wygrać przykładowo rangę Elita na 7 dni. Jedna osoba, która wbije na serwer w losowym momencie dostanie rangę. Także radzę się śpieszyć, bo nie wiadomo, kiedy możecie wygrać taką rangę. A wystarczy, że będziecie grali. Także przejdźmy do kolejnego głupiego wyzwania, które to jest od Grzegorza. Muszę stworzyć set kapilota minus setnego poziomu. Ja widzę, że wy w pewnym stopniu lubicie, jak dręczymy kapilota. Bo mam stworzyć seta minus setny poziom, rozumiecie? Więc zabrałem się do działania i pierwszy szedłem na stronę, gdzie to mogłem zobaczyć skina kapilota. Teraz weźmy sobie na stronkę, gdzie mam jego skina. I jak byśmy musieli to zrobić? Główkę sobie możemy stworzyć, to żaden problem. Tak, to cały secik byłby brązowy, bo ma garnitur. No dobra. Dobra, mamy główkę, hełm kapilocika minus setny poziom, tylko ja bym tutaj zmienił kolor. Czemu się nie chce kolor zmienić? A, bo nie ma brązowego w Minecrafcie. Dobra, będzie żółty. No i teraz przydałoby się zrobić resztę secika. Czyli jakaś klata, jakieś spodenki, no i butki. Czyli byśmy potrzebowali zrobić to ze skórzanym secikiem. Okej. Następnie przy użyciu specjalnej komendy mogłem stworzyć resztę seta. Dobra, teraz używając tej komendy, takiej dosyć długiej komendy, możemy zrobić sobie butki. Zróbmy sobie jeszcze klatę oczywiście. Chest plate. I teraz musimy zrobić sobie jeszcze leginsy. Będziemy mieli leginsy, let's go. Czyli mamy cały secik, ale potrzebujemy teraz... Jestem w stanie to pokolorować. My nie musimy tego kolorować. To jest brązowy kolor. Czyli tak jak sobie Grzegorz życzył, mamy set kapilota minus 100. Heh.
Let's go! Ten set jest tragiczny, czyli pasuje, że mamy skórzany secik i on nic nie daje. Wszystko pasuje, jakby wiecie o co chodzi, co nie? Wszystko na swoim miejscu. Ale nie jest na miejscu to, że dalej ponad 80% osób nie subskrybuje tego kanału. Mnóstwo kontentu was omija, nie mając tego suba, także kliknijcie go, to jest dosłownie chwila i jest to darmowe. Także klikaj i nie zastanawiaj się. A, no i bym zapomniał. Wróćmy do wyzwania, gdzie to muszę zdobyć nielegalny item, bo moim oczom ukazało się coś naprawdę rzadkiego. Oho lipa. Oho lipa. Blok kości. Dobra, mamy blok kości, dobra. No bloku kości nie ma szans, że ktoś ma. Czas tykał, a ja próbowałem znaleźć coś jeszcze bardziej nielegalnego. Co jeszcze możemy zdobyć jako nielegalny itemek? Może tam polećmy, może będzie coś jakaś wiedźma. Jakiś kociołek? Niestety latałem, ale nic z tego. A na zegarze zostało mi już zaledwie 20 sekund. 20 sekund, 20 sekund mamy. Lecimy. Błagam, błagam. Coś tu musi być jeszcze bardziej rzadkiego. Nie. Nie, nic nie ma. Czyli podsumowanie naszych łowów, mamy kilka kwiatków, mamy dynię, jak i mamy blok kości. Ja uważam, że blok kości można zaliczyć jak najbardziej do nielegalnego itemku. I to chyba najbardziej nielegalnego. Także przejdźmy do kolejnego wyzwania, które to napisał Kosteczek. Muszę dać jednemu graczowi najlepszy set na serwerze. Wyzwanie brzmi na proste. Jako, że ja mam dostęp do komendy, która pozwala mi zdobyć wszystkie itemy, które są na serwerze, to weźmy sobie najlepszy secik. 44. I mam dać losowej osobie ten secik. A to musi być jakiś idealny kandydat. A kandydata idealnie znajdziemy, szukając losowo. Dobra, niech sobie kilka razy to przeleci. Buraczek 1853. Buraczek siedzi aktualnie na awku. Zobaczmy, ile Buraczek ma przegrane. 5 godzin przegrane. On jest dopiero porządkującym graczem. Kilka razy się wywalił, kilka razy kogoś pokonał, więc nie jest tak źle. No dobra, AMC i dajemy mu. No patrzcie, o, ma mieczyk 36. Także, ułóżmy mu 44. Kolega będzie w szoku, jak przyjdzie. Jak to oglądasz, pozdrawiam ci, Buraczek. Mam nadzieję, że prezencik się spodobał. Także lecimy dalej. Czyli do wyzwania, które to polega na staniu się najbiedniejszym na serwerze. Dobra, mam się stać najbiedniejszym graczem. Na głównym koncie nie będzie to takie w sumie proste. Najprostsze będzie to, żeby zrobić nowe konto. O niku, nie wyszło życie. Miało być znowu w życiu, mi nie wyszło, ale za długie. I mamy nick, nie wyszło w życie. Także aktualnie w topce znajdujemy się 500+. Ale się połączyło. Wydaje mi się, że biedniejszy niż 0 dolarów nie da się być. Także ja bym sobie to zaliczył. I czas przejść do najbardziej bolesnego wyzwania. Grasz Lord napisał tak. Sprzedaj swoją najlepszą rzecz za 1 dolara. Także jedyne co mi pozostało, to zalogowanie się na konto i przystąpienie do tego wyzwania. Dobra, wchodzimy na serwer na pewnym koncie. Zaraz się przekonacie, co to za konto. Witam was. Oto Wędkaroni 5-4. Wędkaroni, który po ostatnim odcinku pozbył się jednego przedmiotu, czyli pałki policyjnej. I teraz muszę wystawić jeden z tych itemków na rynek za 1 dolara. Rozumiecie to? Czy na rynku w ogóle aktualnie takie się znajdują eventówki? Jedyną eventówką aktualnie jest nieskończona fajerwerka. Jakby rozumiecie, ale komuś dzień zrobię. Jak wy za to jeszcze łapeczki nie macie w górę zostawione, to zostawcie ją, bo tu jest poświęcenie. Te dwa itemki zajęły mi mnóstwo godzin, a ja mam to za dolara oddać. Dobra, chyba mniej będzie bolała mnie pajęcza kusza, tak szczerze. Mam nadzieję, że to wpadnie w dobre ręce. Ej, dobra, czekajcie, nie. To nie może być tak z butę, że to sprzeda mi tyle. Nie. Ja to muszę rozchodzić, Ja cię chwycę, dobra, niech komuś to się przyda. Czekajcie, zobaczmy, czy na pewno na rynku nie ma żadnej. Już aż mi się ręce trzęsą. Jest tu jedynie jakaś zbroja, zero w ogóle, to też jest rzadki itemek. Ale żeby jakaś eventówka jeszcze tu była, może gdzieś tutaj i jest, a jej nie widzę. Z tego co widzę, żadnej nie ma. Będziemy jedyną osobą, która wystawi aktualnie eventówkę. I do tego za dolara. To jest warte, stawiam, że z kilka bilionów. Da się ją jedynie zdobyć aktualnie z skrzynki N1, ze skrzyni dusz. Ale co nie oznacza, że jest to mega rzadkie. Za to poświęcenie, co teraz robię, to musicie wbić na N1MC.pl. Błagam was, bo naprawdę nie wiecie, jak mnie to boli, co ja teraz robię. Wbijcie na N1MC.pl, a nie pożałujecie. A my wystawmy to za 1 dolara. 3, 2, 1. Poszło. Jest. 1 dolar. 1 dolar. Odbierzmy. Tak się złożyło, że osobą, która zakupiła tą pajęczą kuszę, był widz Bartek, który to czym prędzej do mnie napisał. Kocham cię, napisał. Chodź, spawn CH1. Jest! Jest Bartek! No i widzicie, no i komuś dzień zrobiliśmy. A mogłeś to być ty. Wystarczyło wbić nas serwer. Jakby to jest proste. Pozdrawiam cię, Bartek. Akurat wszedłem tak o rynek. Widzicie? Także cieszę się, że Bartkowi się przyda kusza, a my lecimy do kolejnego wyzwania, w którym to muszę zamienić się w Herobrine'a i straszyć randomowych ludzi. Dobra, jestem na serwerze, ale nie ze zwykłym skinem, bo jestem Herobrine'em. Czy ktoś się wystraszy jeszcze Herobrine'a? Jak są teraz tak powalone rzeczy, to czy Herobrine jest w stanie kogoś wystraszyć? Dobra, czekajcie. Przypadkiem musiał kogoś się pojawmy. On ma mnie gdzieś. Ty, chłop chyba w szoku. Ale chyba w jakimś wielkim szoku nie jest. Ale uciekł w sumie, więc można to zaliczyć, że go wystraszyłem. Ale ja bym kogoś tak serio wystraszył. Także poleciałem na strefę PvP, gdzie to znalazłem idealnego kandydata. Dobra, tu idziemy kopię. Czekajcie.
Ej, nie, kuptar, poginiesz. Wystraszyłeś się? Błagam, napisz tak, proszę, 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 już. Teraz możemy zawijać i lecieć do kolejnego. Więc poleciałem na strefę bez elit. Na bez elek, czy ktoś tutaj jest? Tam nikogo nie ma, o, jest kiziomuś. No pa, do beczki go wrzuciłem, pa, będzie, będzie troll, pa. S, pa, ale strefa, ale strefa. A, kiedy tylko bebe, pyczku, pa. No i oni się chyba mnie nie boją. Aha, domkują mnie. Tyle z mojego straszenia, ty. Zdomkowali mnie, czaisz? Patrz, a ja mu robię cyk. I teraz go wrzucamy, pa.